Witaj, witaj, przyszły basisto, przyszła basistko. Dzisiejsza lekcja to jest właśnie ćwiczenia na prawą rękę. Prawą rękę, czyli to jest ręka, która generalnie wydobywa dźwięki. Dzisiaj powiemy na temat ćwiczenia na prawą rękę, na uderzanie, wydobywanie dźwięków palcami. No tak, dobra, czyli tak, pierwsza rzecz oczywiście, tak jak mówiłem na wielu filmach, myjemy ręce przed graniem, robimy krótką rozgrzeweczkę, na wcześniejszym jakimś filmie było o tej rozgrzewce, zakładamy frotki albo nie zakładamy frotek i stroimy gitarę i bierzemy się do dzieła. No, nawet nawet ćwiczenia takie zwykłe muszą być grane na nastrojonej gitarze przecież, prawda? Bo przecież nie może być inaczej. Także dobra, nie będę już więcej gęby pokazywał, ale zrobimy tak. Odkręcamy sobie głośność. Patrzymy, czy jest dźwięk. O kuźwa, jest. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, czyli tak. Do grania na basie używamy przede wszystkim, głównie używamy trzech palców. Tutaj mówię o graniu, wydobywaniu dźwięków, można powiedzieć, takim standardowym, bez żadnego slapu, bez pop-upów, tylko po prostu dźwięki standardowo wydobywane. Używane są tak naprawdę w zasadzie dwa palce, wskazujący i faker. I teraz coś tu się, ktoś śmieje się. Dwa te palce i po prostu zasada jest taka, że palce nie są nigdy w powietrzu. Nikt nie gra tak, o, postanę sobie bokiem. Nikt nie gra tak, że sobie... Widać jakiś... Ktoś tutaj macha ręką. To by przeszkadzało. No właśnie, bardzo by przeszkadzało. Tu się odzywa młoda, która też gra na perkusji, na gitarze, więc próbuję mnie prześcignąć, ale dobra. Jula, skup się. Także, bo może być, że grała na basie też. Dobra, wracając do tematu. Po prostu nigdy nie gramy tak, że w powietrzu. Tak samo, jeżeli gramy na gitarze na piórkiem, czy na basie piórkiem, mamy punkt oparcia. Tak samo tutaj kciuk, przepraszam bardzo, kciuk przede wszystkim służy do tego, nie do pokazywania wszystkich git, strojem gitara, nie, do tego, że po prostu on jest, stanowi punkt oparcia. Czyli jeżeli gramy dwoma tymi palcami, to kciuk po prostu powoduje, że się opieramy na tej gitarze. No chyba to jest zrozumiałe, prawda? Na przykład zwykle, przede wszystkim jest tak, że kciuk się opiera na przetwornikach tych, jeżeli gramy na najgrubszej strunie. Że po prostu cały czas kciuk tutaj opiera się. Czyli on jakby trzyma tą rękę, powoduje, że ręka ma oparcie na gitarze i ma stabilność. Czyli po prostu teraz na przykład uderzam tymi palcami, omacham, tak? To po prostu wiem, że one nie drgną ani mi o milimetr nie drgną, ponieważ opiera się kciuk na tym przetworniku. No nie? Tak samo, jeżeli to gram na najgrubszej strunie. Oczywiście mogę też opierać palec kciuk na przetworniku, grać na strunie trzeciej. Że problem pojawia się wtedy, że jeżeli gramy i teraz zbudziłem strunę najgrubszą, więc ja na przykład zawsze tak robię, że po prostu jeżeli gram na strunie cieńszej, to kciuk po prostu przechodzi na strunę najgrubszą. Jeżeli gram na trzeciej, to kciuk mam na strunie czwartej. Jeżeli gram na strunie drugiej albo pierwszej, kciuk mam na strunie trzeciej. No nawet jeżeli ekstremalnie gram gdzieś tylko na cienkiej, to na najcięższej strunie, czyli na pierwszej, to kciuk się opiera na strunie drugiej. Dlatego trudność sprawia
przeskakiwanie z poszczególnych progów. Oczywiście możemy się bawić także. Tylko że po prostu może to powodować takie skutki, że wzbudzają się pozostałe struny, prawda? Jeżeli na przykład gram. O, wyciszyłem to, co grałem, a pozostałe się wzbudziły. I wyobraź sobie, że na przykład gramy na scenie, gdzie wzmacniacz jest dużo bardziej rozkręcony i każdy dźwięk dużo bardziej słychać, prawda? I te dźwięki nam się wzbudzają. No dobra, czyli tak. Zróbmy pierwsze ćwiczenie na takiej zasadzie, że po prostu kciuk na przetworniku i sobie po prostu uderzamy, powiedzmy, czwórkami, czyli na przykład 8 dźwięków, licząc do 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko oczywiście robimy tak, że zaczynamy od palca fakera i później palec pierwszy, czyli drugi, pierwszy. Tak jakby szedł ludzik sobie, prawda? O, szedł ludzik, zaczyna od fakera, zaczyna pierwszy krok stawiać. Tak samo tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Gramy po prostu na pustej strunie, nie naciskam nigdzie tutaj, prawda? Tutaj tylko opieram, żeby się żadna nie wzbudzała. To powiedzmy, zróbmy sobie 4 czwórki, czyli 4 razy do 4 liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. I później jak to przejdziemy, to gramy 4 razy do 4, przechodzimy piętro niżej, czyli kciuk na czwartą strunę i gramy pustą strunę trzecią, czyli pustą A. Później znowu po 4 czwórkach znowu przechodzimy, to samo robimy konstrukcję z dłoni. I jak przechodzimy na najcięższą, tak samo robimy. Czyli uwaga, w wolnym tempie, uwaga, proszę wziąć gitarę, proszę basówkę wziąć do ręki. I grać. Uwaga, 4 razy po 4. 3, 4. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. 3, 4, raz, 2, 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 3, 4, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. I po prostu tak ćwiczymy, aż do bólu, ale nie, tak to na poważnie, po prostu tak, że przechodzimy później to samo konstrukcję robimy w drugą stronę, tak żeby ręka tutaj, ta prawa po prostu nauczyła się pozostawiać palce, stawiać te palce, czyli żeby nie było zastanawiania, gdzie teraz te palce, tu, nie, aha, tu, kurczę, żeby nie było świrowania, prawda, więc to jest to ćwiczenie. Zrobimy tak, tylko na tym się skup. Tylko, że żeby urozmaicić, żeby nie grać tylko pustych strun jak ktoś, kto nie ma lewej ręki, to robimy coś takiego, że po prostu gramy 4 czwórki na pierwszym progu na najgrubszej. Przechodzimy, gramy 4 czwórki na pierwszym progu na stronie trzeciej, to samo na strunie drugiej, to samo na pierwszej. Później gramy 4 czwórki na progu drugim, 4 czwórki na progu drugim, na stronie trzeciej, drugiej, pierwszej. Później trzeci próg, później czwarty próg, piąty próg, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Dojdźmy do 15 progu, to będzie zarąbiste ćwiczenie. Nie będę akurat zliczał czasu, ile to schodzi, ale to zajmiemy się takimi ćwiczeniami też, gdzie po prostu będziemy czasowo to ogarniać. W każdym razie, dobra, ja zagram tylko próbkę tego, jak to powinno wyglądać. Grałem tak od najgrubszej strony do najcieńszej, później następny próg od najcieńszej do najgrubszej. Chodzi tutaj o to, żeby wyćwiczyć ruch w jedną stronę, wyćwiczyć ruch w drugą stronę. Nie tylko i wyłącznie w jedną stronę. Właśnie, bo pokażę teraz drugie ćwiczenie, byłoby takie, że robimy tylko ruch w jedną stronę, czyli
Tutaj tak, bo tutaj teraz chodzi o to, że od najcieńszej struny przeskakujemy od razu do najgrubszej, czyli robimy duży taki lot całego układu, prawda? I tych tutaj trzech palców i tego jednego palca tu. Układ cały zmieniamy na, prawda? Ze skrajnej struny do skrajnej struny. To jest akurat bardzo, bardzo też istotne, żeby właśnie nauczyć się takiego skrajnego skakania. Także dobra, ty się na tym skup. Po prostu, żeby tu paluszki szły. Na czym jeszcze warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na to, żeby... Ja sobie podniosę to do góry. No, oczywiście SMS-y, wszystko przychodzi. Warto zwrócić uwagę na to, żeby po prostu dźwięki były jednolite. Czyli właśnie, uwaga, posłuchaj, żeby dźwięki były wszystkie... Każdy dźwięk jest ten sam. Żeby nie brzmiało to tak jak to na przykład. Prawda, że po prostu raz uderzam paznokciem, raz mi tutaj coś zabrzęczy, raz nierówno zagram, prawda? Tu mamy kilka czynników. Jedno, że zabrzęczy struna. Druga rzecz, że gdzieś uderzę paznokciem tej ręki. Jeden dźwięk jest git palny, opuszkiem zagrany, a drugi paznokciem, prawda? To bardzo dezorientuje, bo jeżeli ktoś słucha tego, to wtedy widzisz, że jak jest jakieś lekkie przeniesienie, powiedzmy, tu jest dźwięk, jakieś takie stuknięcie, trochę jakby przesunięty dźwięk. Na to zwróć uwagę, po prostu żeby dźwięki były jednolite i równe w czasie. Ćwiczenie z metronomem to jest podstawa, tam na pewno jakieś, jak się cofniesz, to będą lekcje z metronomem. Pisz w komentarzach wszystkie jakieś uwagi, sugestie na nowe filmy, na łapki do góry, subskrypcje kanału i tak dalej. Subskrybuj, bardzo proszę, i do zobaczenia w następnych filmach.